Bardzo proszę, pan poseł Jerzy Przystawa. Drodzy państwo, pytają mnie wszyscy, pytała mnie przed chwilą pani redaktor z telewizji, dlaczego to marsz na Warszawę? I mówi, takie małe zainteresowanie tutaj jest w miejscu tym centralnym, który ma być tym sercem Polski, które pozostaje wciąż głuche na ten postulat ustrojowy. Parę tygodni temu intelektualiści warszawscy wystosowali apel do prezydenta o zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu o jednomandatowe okręgi wyborcze. Opublikowała to Rzeczpospolita. Ale taki sam apel od lat, od wielu lat wysuwają samorządy Kietrza, Kłodzka, Nysy, Słubic na krańcach Rzeczypospolitej. Widzą od dawna to, czego Warszawa nie chce dostrzec. Wzywamy, Warszawo, obudź się. Tutaj, to, czy to jest serce Polski, czy głaz, który Polskę przygniata? My się domagamy. Są takie powiaty w Polsce, ponad połowa, gdzie jeszcze nie wysłały żadnego posła. Posłowie są tylko z Mazowsza, z okolic, tam są spadochroniarze. Tak być nie może. Kietrz, Słubice, Kłodzko, Nysa domagają się zmiany tego systemu centralistycznego, odwalenia tego głazu. Chcemy, żeby poseł był posłem, żeby był posłany ze swojego okręgu wyborczego. To się musi zmienić. Unia Europejska mówi na Warszawę, na Mazowsze, nie damy pieniędzy, bo tu się dobrze powodzi. Ale tam, na kresach Rzeczypospolitej, nie powodzi się dobrze. Jedziemy tutaj całe dnie, całe noce, ze Słubic, całą noc tutaj wędrowali. Jadą z Kościerzyny, z Tczewa, z innych miejscowości. Tu trzeba... Poświęcają swój czas, nie załują godziny, ani 5 godzin na to, żeby powiedzieć o tym, że ten głaz musi być odwalony. Przychodzimy tutaj z tym apelem i wy też się do nas dołączcie, bo inaczej będzie trzeba Warszawie przyznać niepodległość od reszty Polski, jeżeli to się nie zmieni. Wynajęci eksperci, na przykład dzisiaj w Radiu Jedynka jakiś zupełnie nieznany pan z Krakowa pod tytułem profesor, nie pamiętam nazwiska, chyba Bankowit, coś takiego, mówi, że są jednocześnie słabe i tak silne, że nie dopuszczą do rządów narodu. Otóż nie ma takiej możliwości, żeby jednocześnie partie były, wierchuszki partyjne były słabe i silne. Prawda? Bo to jest nielogiczne. W związku z tym, jeśli postaramy się przekonać ludzi, którzy są w partiach, którzy na te nieszczęsne partie głosują, żeby zażądali, to wtedy i te szczyty partyjne staną na czele tego ruchu i przepchniemy przez Sejm. Nie ma możliwości takiej, żeby oni tam sobie rządzili Polską w tym gronie paru tysięcy ludzi i zawsze ta kasta polityczna powstała. Mówi się nam, że ta ordynacja, która jest w tej chwili wpisana do Konstytucji, jest to ewidentne kłamstwo. Nie ma żadnej ordynacji wpisanej do Konstytucji. Do Konstytucji jest wpisane tylko tyle, że wybory mają być proporcjonalne. I w związku z tym ci wszyscy partyjni, którzy mówią, że się nie da zmienić przy tej Konstytucji, kłamią. Jeśli byśmy mieli dostęp do telewizji, tak jak tutaj jest napis, żądamy debaty w telewizji w sprawie jednomandatowych okręgów, to wtedy moglibyśmy przekonać naród. Ale ta wierchuszka, która trzyma władzę, te parę tysięcy ludzi, którzy uważają, że tym plemieniem będą rządzili i będą rządzili dalej przez pokolenia, oni się ciągle nas boją. Dlatego też musimy wymusić, jeśli tak można do kwadratu podnieść, to, żeby rzeczywiście stanęli na czele tego ruchu. Ale ponieważ mamy już bardzo silny ruch w samorządach i w masach od dołu, to w tej chwili przewalenie tej potwornego strachu tych kilkudziesięciu czy kilkuset osób w Sejmie jest trywialnie, jest o wiele łatwiejsze, nie trywialne oczywiście, ale jest tysiące razy łatwiejsze niż jeszcze było 2-3 lata temu. Polska się wali, a oni chcą ciągle być tą szumowiną na wierzchu. Tą rzecz możemy zmienić. To naprawdę zależy od nas, od naszej determinacji. Ponieważ tej debaty w telewizji nie ma, nie możemy wyjaśnić naszym rodakom wagi tego problemu, o który nam chodzi. Dlatego zdecydowaliśmy się iść przez Polskę. Przeszliśmy przez wiele miast. W sumie te nasze 3 kolumny marszowe odwiedziły około 30 miast, miejscowości. Rozdawaliśmy ulotki, rozmawialiśmy z ludźmi, z burmistrzami, z prezydentami. Na dzisiejszy dzień przyjedzie tutaj z różnych miast Polski wiele delegacji. Chodzi nam o to, po co tu jesteśmy, po cośmy tu przyjechali. Chodzi nam o to, żeby zmienić system wyborczy w Polsce, ponieważ system wyborczy jest wadą ustrojową taką, jak kiedyś było liberum veto.
To jest wada ustrojowa, która rozkłada Polskę, niszczy nasz kraj, zabiera szansę Polakom. Sprawia, że rządy są niestabilne, że jest niekorężna, że obywatele nie mają swoich wyborczych praw. I Polska się osuwa w tym rankingu. Nasz kraj się rozpada. I dlatego chcemy wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze i dlatego przyjeżdżamy z wielu, wielu miejsc. Witamy pana pułkownika Teligę, witamy panie Zewy, bardzo wielkie są z nami bohaterowie Armii Krajowej. I tu nadchodzi właśnie kolumna Gdańska, witamy Gdańsk, brawo dla Gdańska. Drodzy państwo, są młodzi, są wszystkie pokolenia, są wszystkie grupy, wszystkie poglądy. Wszyscy mamy poczucie głębokie, że pracujemy dla ojczyzny, dla nas wszystkich i to jest właśnie to, co nas jakby trzyma w tym ruchu i co daje nam ogromną satysfakcję moralną. Bardzo proszę pan Jan Jagielski Kielce, który pomagał tutaj w tej deklaracji młodzieżowej. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, ja nie będę przemawiał, zapraszam młodzież, proszę. Jeszcze... Młodzi aktywni działamy, słuchajcie, przez tydzień czasu grupa tych młodych ludzi jeździła po Polsce, informowała ludzi, na czym polega ordynacja jednomandatowa. Dlaczego warto ją w Polsce prowadzić? To jest według mnie grupa ludzi niesamowitych, wspaniałych, walecznych. Tak więc teraz ci ludzie tutaj dla was złożą deklarację młodości. Udowodnią, że jako młodzi ludzie potrafią być poważni. Potrafią patrzeć w przyszłość. My młodzi! Polacy! Myślący o przyszłości naszego kraju! Deklarujemy! Działać na rzecz prowadzenia w Polsce! Zdrowych relacji polityczno-społecznych! Polegających na przestrzeganiu zasad państwa prawa! I patriotycznych powinności obywateli! Deklarujemy zwalczać polskie patologie! A w szczególności! Upartyjnienie państwa! Korupcję! Centralizm polityczny i gospodarczy! Działając na rzecz prowadzenia w Polsce ordynacji jednomandatowej! Z jedną turą wyborczą! Wymusimy na zdemoralizowanych elitach politycznych! Realizację naszych idei! Nie akceptujemy obecnego systemu wyborczego! Dostrzegając w nim źródło zła i upadku państwa! Nasza inicjatywa obywatelska nie jest i nie będzie związana z żadną partią polityczną! Naszym jedynym celem jest Zmiana obecnego systemu wyborczego! Wszyscy razem teraz radośnie głośno! Państwo sprawne! Państwo zdrowe! To okręgi jednomandatowe! Wszyscy razem! Posłowie proporcjonalni są nieobliczalni! To ma być zdrowe! Aby ludzie znali posła! Ordynacja ma być prosta! Pan prezydent ma szansę! Jak pan prezydent nie wyjdzie do nas, to my przyjdziemy do pana prezydenta! Niech żyją jednomandatowe okręgi wyborcze! Zmieńmy ordynację! Zobaczmy ją! Ordynacja nie się zmienia!